Drodzy Państwo, szóste mistrzostwa Polski służb mundurowych w siatkówce plażowej w siatkówce plażowej Twierdza Przemyśl 2022. Po raz szósty spotykamy się w Przemyślu, po raz szósty spotykamy się na nadsańskich plażach, na których zlokalizowane są dwa boiska. Z tego co wiem, Marek mówił mi, że mają być już w przyszłym roku trzy. Ale o tym za chwilę. Na dzień dobry, drodzy Państwo, serdeczne uszanowania i powitania dla tych, którzy nas dzisiaj odwiedzili. Serdecznie witam Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Marek Karbasz, mistrz świata i mistrz olimpijski, złota drużyna Huberta Wagnera. Ryszard Bosek, mistrz świata i mistrz olimpijski, złota drużyna Huberta Wagnera. Mirosław Rybaczewski, mistrz świata i mistrz olimpijski, również złota drużyna Huberta Wagnera. Włodzimierz Stefański, mistrz świata, mistrz olimpijski, złota drużyna Huberta Wagnera. Stanisław Gościniak, złota drużyna Huberta Wagnera, mistrz świata, uczestnik Igrzysk Olimpijskich. Serdecznie panów witam. Witam również bardzo serdecznie komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, generała Brygady Straży Granicznej, pana Andrzeja Popko. Serdecznie witam zastępcę komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, pułkownika Straży Granicznej, pana Roberta Kielara. Niemniej serdecznie witam kolegę Piotra Wójcika, prezydenta sekcji polskiej IPA. Bardzo serdecznie witam również wszystkich szanownych gości, którzy nie zostali przeze mnie wymienieni z imienia, nazwiska oraz godności. Serdecznie Państwa witam. Mili Państwo, i chcielibyśmy serdecznie przywitać tą osobę, od której zaczęły się te mistrzostwa, a więc Wiesiu Kozieł, członek zarządu Polskiej Ligi Siatkówki. Witamy serdecznie. Drodzy Państwo, ze mną przy stoliku Marek Samek, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Bieszczadzki, który jest współorganizatorem kolejnych Mistrzostw Polski, a jego towarzyszami w doli i w niedoli są Jan Faber, prezes Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Rzeszowie, a także przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Przemyśl oraz pan Bartłomiej Galanty, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu. Drodzy Państwo, serdecznie Was wszystkich witamy. Tak więc serdecznie witamy widzów, którzy oglądają nas na kanale YouTube Straży Granicznej oraz na profilu, który nazywa się Siatkówka w mundurze, na profilu, który stworzyliśmy specjalnie po to, aby promować to wydarzenie. I tu się muszę pochwalić, drodzy Państwo, mamy już 35 tysięcy obserwujących nasz profil, tak więc w ciągu dwóch miesięcy to naprawdę duży sukces. Tak więc witamy serdecznie widzów w całej Polsce. Drodzy Państwo, i teraz najważniejsza część tego, co wydarzy się tutaj dzisiaj, czyli losowanie. Ale ponieważ to bardzo skomplikowane wydarzenie, tak więc tymi skomplikowanymi sprawami w naszym duecie zajmować się będzie Marek. Witam Państwa serdecznie. Będziemy losowali numerki, będą losowali nasi mistrzowie świata, olimpijscy, będzie losował prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Drabinka została stworzona na 32 zespoły. Trzy zespoły zostały rozstawione, ponieważ to są mistrzowie, wicemistrzowie z ubiegłego roku. Ja przeczytam, które zespoły zostały rozstawione. Janiak Piotr i Brożyniak Jędrzej z numerem 1 zostali rozstawieni. Urban Jarosław i Mankow Andrzej z numerem 3 oraz numerem 2 został rozstawiony Baniak Bartłomiej i Melnarowicz Marcin. A więc tych zespołów nie będziemy losowali, oni już zostali umieszczeni na drabince. Zapraszam do losowania prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pana Sebastiana Świderskiego. I
i losujemy numerek dla pary Szemski Łukasz i Grzanka Kamil. Szremski Łukasz, Komenda Powiatowa Policji w Łasku, Grzanka Kamil. Numer 18. 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu. Losujemy dla pary Masłowski, Błażej i Kulpaka Patryk. Masłowski, Błażej, 11 Mazurski Pułk Artylerii Węgorzewo. Kulpaka Patryk, 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana. Numer 10. A Błażewicz Maciej i Ziółkowski Filip. Maciek Błażewicz, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku i Filip Ziółkowski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej również w Gdańsku. Numer 20. Numer 20. Biernik Damian i Cichocki Łukasz. Biernik Damian jest funkcjonariuszem Wojska Polskiego, Cichocki Łukasz, Ochotnicza Straż Pożarna. Numer 21. Numer 21. I ostatnią parę losujemy. Dul Dawid i Sładkowski Sebastian. Dawid Dul, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Warszawa i Kładkowski Sebastian, pierwsza baza lotnictwa transportowego w Warszawie. Numer 29. Numer 29. Dziękujemy. Zapraszamy pana Marka Karbarza. Panie Marku, tak przy okazji, wypowiedziane przez pana zdanie takiego turnieju ze świeczką szukać, tak mówią wszyscy, powinno zostać sloganem reklamowym Mistrzostw Polski i no, jakaś gratyfikacja, myślę, powinna się należeć. To proszę, zezwalam na Korczyk Jakub i Nalborski Michał. Jakub Korczyk, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Krapkowice. Michał Malborski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Głuchołazy. Numer 5. Numer 5. Kolejna para. Skwirut Mateusz i Skwirut Wojciech. Mateusz Skwirut, Oddział Prewencji Policji w Rzeszowie, Skwirut Wojciech, Państwowa Straż Pożarna w Kołbuszowej. Numer 28. Numerek 28, już wpisujemy. Pilch Witold, Kurjańczyk Witold. Witold Kurjańczyk, Służba Więzienna, Zakład Karny w Rzeszowie. Witold Pilch, Służba Leśna, Nadleśnictwo Krasiczyn. Numer 25. Numer 25. Kolejna para. Jajus Mariusz i Herman Oskar. Mariusz Jajus, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. Oskar Herman, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej. Numer 7. Cholewa Leszek i Fiutka Paweł. Leszek Cholewa, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Radzyń Podlaski. Paweł Fiutka, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Parczew. Numer 11. Numer 11. Dziękujemy bardzo za losowanie. I zapraszamy Ryszarda Boska. Dużymi cenami zapraszamy.
Konicki Tomasz, Ptak Robert. Tomasz Konicki, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu. Robert Ptak, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Komenda Policji w Gliwicach, numer 27. Numer 27, już zapisujemy. Wiśniewski Kacper i Burczak Paweł. Kacper Wiśniewski, jednostka wojskowa w Kozuniu Nowym, Paweł Burczak, Ochotnicza Straż Pożarna Krogulec. Numer 24. 24. Ryzer Radosław i Sienkiewicz Marcin. Radosław Ryzer, służba celno-skarbowa Korczowa, Marcin Sienkiewicz, Ochotnicza Straż Pożarna Fredropol. Numer 4. Numer 4. Proszę głośno. Ślusarz Sebastian i Staniszewski Adam. Drodzy Państwo, teraz mała uwaga dla naszych widzów, ponieważ jedna z ekip nie dojechała. Mamy ekipę rezerwową i prawdopodobnie na paskach w tej chwili widzą Państwo podpis z tych, którzy nie dojechali do nas, ale powtórzymy jeszcze raz nazwiska. Ślusarz Sebastian i Staniszewski Adam. Numer 22 dla Marka. Maciejek Krystian i Kaczmarek Brian. Drodzy Państwo, i tu również jest zmiana. Co innego widzicie na paskach, co innego słyszycie. Numer 17. Piejko Kamil i Skibicki Aleksander. Aleksander Skibicki, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu i Kamil Piejko, Komenda Państwowej Straży Pożarnej również w Przemyślu. Numer 9. Numer 9. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy Mirosława Rybaczewskiego. Biednik Damian i Cichocki Łukasz. Damian Biednik, jednostka wojskowa Nowy Dwór Mazowiecki, Łukasz Cichocki, OSP Lipowiec Kościelny. Numer 31. Szubstarski Błażej i Józefczak Adam. Adam Józefczak, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Błażej Szubstarski, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Komisariat Poznań Grunwald. Numer 26. Tomzik Eryk i Ułamek Oskar. Eryk Tomzik, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Ułamek Oskar, również Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, tyle że w Opolu. Numer 30. Romasz Jakub, Szafrański Piotr. Jakub Romasz, Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej Lidzbark Warmiński, Piotr Szafrański, 41. Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin. Raczyński Piotr i Matuszak Radosław. Piotr Raczyński, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, placówka w Warszawie. Radosław Matuszak, również Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, placówka Straży Granicznej Warszawa Modlin. Numer 8. Numer 8. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy Włodzimierza Stefańskiego.
Michał Steciuk, Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie. Bukowski Tomasz, również Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie. Szot Marek, Leszko Adrian. Marek Szot, Komenda Stołeczna Policji, Komisariat Konstancin. Adrian Leszko, Komenda Stołeczna Policji, Komisariat Policji w Piasecznie. Przepraszam, Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie. Numer 19. Zieja Kacper i Zabawski Damian. Damian Zalawski, Komenda Stołeczna Policji, Oddział Prewencji Policji w Warszawie. Kacper Zieja, Komenda Stołeczna Policji, Oddział Prewencji Policji w Warszawie. Numer 16. Matwiejczyk Andrzej, Szymoniak Marcin. Marcin Szymoniak, Ochotnicza Straż Pożarna Rudnik. Andrzej Matwiejczyk, 6 Batalion Dowodzenia Kraków. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy Stanisława Gościniaka. Dzierżanowski Bartosz i Świstak Mateusz. Bartosz Dzierżanowski, Komenda Wojewódzka Policji Katowice i Mateusz Świstak, również KWP Katowice. Numer 15. Moros Andrzej i Drobnikowski Marcin. Andrzej Moros, Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku. Marcin Drobnikowski, Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku. Numer 12. Kaczmarek Michał i Morawski Damian. Michał Kaczmarek, Dowództwo Garnizonu Warszawa. Damian Morawski, również Dowództwo Garnizonu Warszawa. Numer 6. Stebel Adrian i Jetkę Jakub. Adrian Stebel, Państwowa Straż Pożarna w Wałbrzychu, Jakub Jetkę, Komenda Portu Wojennego Gdynia. Numer 14. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, wylosowaliśmy już wszystkie numery par turniejowych, które trafią w odpowiednie miejsca na drabince. To już jutro rano, tak? Ta rozpiska, czy zawodnicy dzisiaj jeszcze ją dostaną, Marku, jak to będzie? Jeszcze dzisiaj dostaną zawodnicy. Wyślemy do wszystkich SMS-a i wszyscy będą powiadomieni. Natomiast jutro rozpoczynamy uroczyste otwarcie o godzinie 9. Prosiłbym wszystkie zespoły, żeby za 15:09 jakąś zbiórkę zrobimy i przywitamy się z gośćmi. Drodzy Państwo, to byłoby tyle, jeśli mieliśmy mówić Państwu o tym, co tu się wydarzy i robić to, co robiliśmy. Wiemy, jaka jest drabinka, wiemy, kto jaki numer wylosował i to w zasadzie byłoby wszystko.